Wolność ma się w sobie. Ja to czułam dokładnie w więzieniu na przykład. Joanna Helander. Siedziałam w więzieniu w 68 za protest przeciwko inwazji na Czechosłowację. Prywatny protest przeciwko inwazji. Wiesiłyśmy plakacik, Moskale, ręce precz od Czechosłowacji. Podejrzewano wtedy, że cała ta akcja była rezultatem jakiejś wielkiej konspiracji. Aresztowano mnie i co mnie bardzo zaskoczyło, bo w mojej naiwności nie wyobrażałam sobie, że za taki czyn można dostać 10 miesięcy więzienia. W małym miasteczku i w ogóle bez pracy, także ta decyzja dojrzała tam. Ja próbowałam opowiedzieć o sytuacji kobiet w Polsce, również inny aspekt tego życia. Wszelkiego rodzaju reportaże o tym charakterze wymagały jakiejś takiej troszkę determinacji i odwagi. Sam fakt, że możesz w każdej chwili wyjechać, gdzie chcesz, to jest nieporównywalny luksus z tym, co było kiedyś. Wolność trzeba jednak zdobywać codziennie. To nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze.